Serdecznie witam na posiedzeniu Senatu Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które składa się dzisiaj z dwóch części. Część pierwsza jest tak zwanym uroczystym posiedzeniem Senatu, a związane to jest właśnie z uroczystością pożegnania współpracownika naszej uczelni od wielu lat, wybitnego uczonego, pana profesora Hieronima Kubiaka, który oczywiście nie żegna się z naszą uczelnią całkowicie, bo będzie z nami współdziałał, ale już troszkę innych niż do tej pory formach. Drogi Hieronimie, przypadł mi w udziale zaszczyt zwrócenia się do ciebie dzisiaj ze słowami nie pożegnania, ale słowami podziękowania. Dziękuję ci za ten cały czas, który poświęciłeś Akademii, który poświęciłeś nam wszystkim, przede wszystkim studentom. Pan profesor Kubiak odchodzi w stan spoczynku, ale tak jak wspomniał pan rektor, nie zostawia nas zupełnie, będzie prowadził jeszcze niektóre zajęcia na studiach doktoranckich, zajęcia socjologii, tej dyscypliny, której poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia i chyba nie ma to drobnej przesady dyscypliny naukowej, którą pokochał. Ucząc naszych studentów, tę miłość do socjologii, miłość do nauki im zaszczepiał. Dla wielu młodych pracowników naukowych był wzorem pracowitości i poświęcenia. Dla młodych socjologów niedościgłym mistrzem. Dla studentów, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, troskliwym nauczycielem i opiekunem, który zawsze, raz widać było, że w nie najlepszej kondycji fizycznej, ale przychodził po to, żeby odbyć zajęcia ze studentami, żeby odbyć z nimi konsultacje. Drogi profesorze, kochany Hieronimie, my to wszystko pamiętamy. Za to wszystko ci serdecznie dziękujemy. Szanowny pan profesor, zwyczajny doktor habilitowany Hieronim Kubiak. Wielce szanowny panie profesorze, z prawdziwym szacunkiem i uznaniem w imieniu Senatu oraz całej społeczności akademickiej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego składamy panu profesorowi serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę z naszą uczelnią. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pana profesora jest odzwierciedleniem niezwykłej sylwetki naukowca, nauczyciela i mistrza. Serdecznie życzymy panu profesorowi, aby nigdy nie opuścił pana zapał, którym starał się pan zainspirować swoich uczniów i który nieustannie podziwiamy. Życzymy panu profesorowi dalszych lat w zdrowiu i spełnienia wszelkich zamierzeń naukowych. Zapewne państwo zastanawiacie się, czego mi będzie w tej chwili najbardziej brakowało. Brakowało mi będzie najbardziej moich studentów. A dlaczego? A dlatego, że studenci w moje życie wprowadzali coś, co jest w istocie nie do powtórzenia. A mianowicie pozwolili mi nie myśleć o tym, ile mam lat. Widziałem ich uśmiech, widziałem ich twarze i widziałem ich proces stawania się Polakami. Nic więcej nie było mi potrzebne. Panie rektorze, Wysoki Senacie, nie wiem, jak państwu podziękować za to, że jesteście tutaj i za to, że ja mogę tu być z wami. Bardzo dziękuję.